Dzień dobry. Dogrywka misji futbol, godzina 11:37. Jeszcze kilkanaście minut będziemy z wami. Pod hashtagiem misja futbol czekamy na wasze pytania, chociaż już mam całą tutaj listę do naszych gości. Mateusz Borek, kanał sportowy, Łukasz Olkowicz, przegląd sportowy i Marcin Rosłoń, kanał Plus Sport. Ustaliliśmy, ilu ich jest? 10 tych menadżerów? No, mniej więcej, tak circa about. Jest kilka pytań do was. To zacznę od naszej ekstraklasy, bo o niej nie mówiliśmy sobie albo dość szczątkowo. Pan Jerzy pyta, jak waszym zdaniem potoczy się walka o koronę króla strzelców? Pytanie do Łukasza Olkowicza. Kilka podpowiedzi to już może ode mnie. Isak, może któryś z napastników Legii Warszawa, czyli Kante, a może Jimenez z niesamowitego Górnika Zabrze, a może Exposito, a może Świerczok, a może Parzyszek, choć on zawsze tylko po godzince. No właśnie chciałbym, żeby Polacy się tu włączyli w tę walkę, bo jak patrzymy na te ostatni sezon, to tam jednak byli obcokrajowcy, którzy już wyjechali zresztą z Polski. Ja jestem ciekawy Jimeneza, bo gdzieś niedawno też spróbowałem otworzyć jego drogę do Górnika. On był w ogóle sprowadzany jako napastnik i rozmawiałem z Romanem Kaczorkiem, który pojechał go oglądać do Hiszpanii. On mówi, panie Łukasz, wokół niego była budowana drużyna. On był takim Angulo tam w tej drużynie swojej hiszpańskiej. Natomiast tutaj przyszedł, trochę był schowany w cieniu i ustawiany z boku. Wiadomo, błyszczał Angulo i też trudno było dwóch takich zawodników wstawić z przodu. Natomiast teraz, ja nie mówię tylko o golach, bo wczorajszy mecz to nie tylko gol z karnego Jimeneza, ale też robienie miejsca swoim kolegom, tej szukanie przestrzeni. To mam wrażenie, że on jakby szybciej myśli momentami niż wielu. No, zmiana pozycji na pewno mu zrobiła dobrze. Bo generalnie to jest tak, jak sam Jimenez mówił. Ja jestem napastnikiem i wreszcie trafił na tą swoją docelową pozycję, ale mówię, rozumiem też trenera Brosza, że mając Angulo, no trzeba było tam jakoś to wypośrodkować. Mamy lidera ekstraklasy nowego, Górnik Zabrze, rzeczywiście z kompletem zwycięstw i jeszcze wygraną w Pucharze Polski. Tutaj pan Staszek pyta, Marcin, niech to będzie do ciebie. Co wyróżnia Górnika Zabrze twoim zdaniem? Co sprawia, że ta drużyna nagle osłabiona przecież, bo nie ma już Bochniewicza między innymi, który wyjechał. Akurat był na tym meczu, bo przyjechał sobie po swoim debiucie udanym w Holandii, ale nagle tak odpala, trzy zwycięstwa z rzędu. To jest, grająca inaczej, tak, innym systemem. Inaczej, ale to jest to, o czym z Matym mówiliśmy w tej pierwszej części a propos Marcina Brosza. To jest regularna praca. Gdy byliśmy tam właśnie z Witaj w klubie i tak sobie z Marcinem porozmawiasz na boku, trochę się trzeba poprzebijać, żeby go otworzyć, żeby on jak gdyby wyszedł z tej roli, tak, z tego swojego zamknięcia, z tej skorupy. Ale wtedy widzisz człowieka, który cały czas przetwarza dane, cały czas myśli o tym, co trzeba zrobić, jak trzeba grać. Widzimy jego reakcję przy boisku, byliśmy na treningach, patrzyliśmy z bliska, jak to wyglądało. Więc tam też jest dbałość na skalę możliwości Górnika Zabrze i organizacyjnych. O każdy detal, o każdy drobiazg. Świetnie podzielone role w drużynie, jeżeli chodzi o asystentów. Więc ja myślę, że to jest po prostu regularna, powtarzalna praca. Osłabienie zespołu, z tym się trzeba liczyć, ale są tacy, którzy wskakują w to miejsce i oni dokładnie wiedzą, co mają robić. A okazuje się, że nie są dużo gorszymi piłkarzami albo na tyle gorszymi, żeby odstawali, żeby tam była jakaś katastrofa. Górnik Zabrze to Marcin Brosz. Marcin Brosz na dzień dzisiejszy to Górnik Zabrze. Ja kilka razy z nim rozmawiałem i też tak zastanawiałem się, bo Górnik jest wielkim klubem, jeśli chodzi o polską historię. Natomiast no, są kluby na pewno bogatsze w Polsce. I byłem zawsze bardzo ciekawy, jak sobie poradziłby Marcin Brosz w klubie, gdzie powiedziałbym, że jest trochę inna szatnia. Szatnia ludzi bogatszych, szatnia ludzi, którzy trochę więcej wygrali, szatnia ludzi, którzy mają troszkę mniej pokorne charaktery. Na dzień dzisiejszy w Górniku na pewno widać przygotowanie fizyczne, to zawsze Brosz potrafił zrobić. Na pewno widać przygotowanie taktyczne. Na pewno widać sprawiedliwość w konkurencji na poszczególnych pozycjach, bo to też trener to zawsze miał. No to też jest głupio piłkarzowi, jak widzisz, że trener w każdej sekundzie swojego życia dba o detale i poświęca wszystko pracy, poświęca wszystko klubowi, to głupio by było młodemu zawodnikowi tak najzwyczajniej w świecie, żeby zachowywać się w inny sposób, a poza tym, co obserwuję u Brosza od lat, to zresztą to samo, co u Waldemara Fornalika. Rozwój piłkarzy. Zauważcie, że trafia zawodnik do Marcina Brosza i on konsekwentnie miesiąc po miesiącu, sezon po sezonie, po
potrafi poszczególnych zawodników rozwijać. Czy mają większy talent, czy trochę mniejszy, ale się rozwijają? Za moment połączymy się, tak jak obiecywałem, z Martinem Kobylańskim, piłkarzem Eintrachtu Brunswick, ale jeszcze jedno pytanie od jednego z naszych widzów. Karol Wolf pyta o to, co się wydarzyło, o co się dzieje we Francji, i to nie tylko o te burdy. Wczoraj 5 czerwonych kartek w meczu Paris Saint-Germain-Marsylia. To te mecze, takie właśnie powinny być, tam się krew leje. 5 czerwonych kartek, ale szczerze mówiąc, tak zupełnie serio, afera będzie nie z tymi czerwonymi kartkami, bo to, że tam się pokopali, Kurzawa tam zaczął skakać takim trochę jak na taniej gali MMA. Będzie rasistowska? Ale chodzi o rasistowskie okrzyki. Najpierw środkowy obrońca Marsylii Alvaro miał pretensje do sędziego, żeby sprawdził na warze, że Di Maria go opluł. Włączył się w to Neymar i wtedy Alvaro podszedł do Neymara i mu powiedział, i to podobno już zostało to wyczytane z ust środkowego obrońca Marsylii, że no po prostu w rasistowski sposób odezwał się do Neymara. Z tego będzie na pewno duża większa afera niż z tych 5 czerwonych kartek. Od małp coś było, nie? Tak. Już nie pamiętam, jakie dosłownie słowa, ale było coś o małpach rzeczywiście. Natomiast Karol pyta o występy polskich bramkarzy w Ligue 1. Marcina Bułkę widzieliśmy, zawalił, to jeszcze był środek tygodnia. Paryż ma 2 porażki na koncie. Przegrali z Lens, złe zagranie nogami. Miał kłopoty też z grą nogami Radosław Majecki. Tutaj w jednym, w drugim przypadku pomogły Polakom COVID, szczerze mówiąc, no bo bramkarze byli na kwarantannie, ci podstawowi bramkarze. No szkoda, że też nie skończył z wynikiem 0 po stronie strat Radosław Majecki, ale jednak trzeba pamiętać, że Monaco wygrało z Nantes i zawsze gdzieś taki błąd no trochę szybciej przechodzi niż w sytuacji Bułki, gdzie Paryż jednak po jego złym zagraniu przegrywał mecz z Racingiem Lens. No, Marcin Bułka odejdzie na wypożyczenie. Ja nie mam ci najwyższa pora, no, ja nie mam ci niewątpliwości. Jeden mecz na sezon. No, wróci Keylor Navas, no to znowu Bułkę czekałby los bramkarza numer 3 w Paryżu. To po co? Skoro są dzisiaj propozycje z Włoch, z Francji, bo chyba ma Montpellier, Genoa, nie wiem czy nie Nice i coś ewentualnie w Hiszpanii, to myślę, że trzeba gdzieś realnie ocenić, z kim może rywalizować o bluzę z numerem 1 i trzeba szybko odchodzić. Radosław Majecki no, pewnie nigdzie nie będzie odchodził na wypożyczenie, jest na tę chwilę sprowadzony jako numer 2. Dostał szansę. Dla każdego z tych chłopaków każdy mecz w lidze francuskiej jest, myślę, że na dzień dzisiejszy dużym wydarzeniem. Monaco też nowy zespół, budowany przez trenera Niko Kovacza. Przyjście Folanda z Leverkusen. No zobaczymy, jak to będzie funkcjonować tam z Jederem z przodu. Także no żałuję, to co mogę ci powiedzieć. No żałuję, że chłopaki po takiej bramce puścili, no ale niech to będzie fajne doświadczenie. No, może nie fajne, ale niech to będzie doświadczenie, niech to pracuje, bo Majecki naprawdę zagrał dobry mecz reprezentacji na pełnej koncentracji. Uratował kadrę przed remisem po tym złym zgraniu głową przez Płachetę, także... No ja nie oglądałem całego meczu, bo nie można francuskiej ligi oglądać w Polsce. Widziałem skrót. Dostał najniższą ocenę w L'Équipe. Tak, 5,5 chyba. W L'Équipe jest inne oceny, trójkę na skali na 10. Trójka no chciałem 10. Cię zapytać, czy widziałeś bramkę Cordona? No więc muszę powiedzieć, czy widzieliście bramkę dla Brestu w meczu Dijon-Brest? Cardona się nazywa chłopak. No nie, no szok. Cardona strzelił taką jak bramkę. Z gry, jak z FIFA, jak naprawdę nie, jak z gry. To było jak La Bicycle, no. Jeszcze przy bliższym niemożliwe. Słupku powidła. Wyskoczył, zawisł, zrobił skręt ciała tylko po to, żeby się już na wysokości pierwszego piętra, żeby się dobrze złożyć do strzału nogą i zapakował prosto w widły. Musi to zobaczyć. Ciekawe jestem, czy Martin to oglądał. Jest razem z nami. Dzień dobry. Witam, dzień dobry bardzo. Czy miałeś okazję zobaczyć tego gola Cardony, czy się cały czas napawasz swoim hat-trickiem? Nie oglądałem, nie widziałem tej bramki. Nie, to koniecznie, musisz to naprawdę nadrobić, bo to było coś nieprawdopodobnego. Cardona, gol z meczu Dijon-Brest, moim zdaniem bramka sezonu. Ale pomówmy trochę o twoich golach. Niesamowity dla ciebie weekend, pierwsza runda Pucharu Niemiec, to jest ta runda, kiedy wkraczają do gry zespoły pierwszej Bundesligi i ty już jeden zespół wyrzuciłeś za burtę i to zespół z twojego Berlina, Hertha Berlin przegrała z Eintrachtem Brunswick. Opowiedz mi sekundkę, dodajmy, hat-trick Martina, 5-4, niewykorzystany, jakby nie patrzeć, rzut karny, no bo karnego nie wykorzystałeś, ale była dobitka i z tego padł gol. Opowiedz mi o swoim stanie ducha sprzed meczu. Czy ty czułeś, że to jest ten dzień?
Znaczy ogólnie myślę, że wiadomo, grasz z przeciwką drużyna, która sobie też na ten sezon duże jakieś ambicje mają, dużo pieniążków tam jest, więc ja jako gram w Unionie Berlin, to jednak może mam bardzo dużo znajomych tutaj i może się poczułem, że fajnie by było coś szalonego, fajnego zrobić, żeby po prostu wyeliminować Hertę Berlin i zagrać w drugiej rundzie, bo druga runda, no nie wiadomo jakie drużyny przyjdą, ale to też jest coś dla całej drużyny i dla mnie, gdzie można się znowu pokazać z lepszymi drużynami. Tak, ale wiesz co, Martin, tak już tak trochę egzystencjalnie pytam, czy jak wstałeś rano z łóżka i spojrzałeś w lustro, co sobie pomyślałeś, to czułeś, że cię tak w plecach coś swędzi i uwiera, że o, to będzie dzisiaj moje spotkanie. Czy nic takiego się nie nastąpiło? Nie, no na pewno. No, okres przygotowawczy był długi i czekało się na ten dzień, więc jak wstałem rano, no to mówię, do meczu jeszcze było parę dobrych godzin. Mieliśmy trening. W treningu mieliśmy tak leciutką strzelbę, to też piłka, powiem, kleiła się dobrze przy drodze i dlatego dobrze się czułem też wieczorem w meczu. Martin, cześć, Mateusz Borek, ja cię pamiętam od dziecka tak naprawdę, przyjeżdżałem jeszcze do Cottbus na mecze Andrzeja Radka Kałużnego, Andrzeja Uskowiaka w Bundeslidze. Powiedz mi, czy to czasami drapiesz się po głowie i się zastanawiasz, co w tym życiu trochę piłkarskim poszło nie tak, bo wpadłeś na chwilę do Polski i umówmy się, że w tej Lechii no nie było tak, jak pewnie sobie wyobrażałeś, a nie wiem, przechodzisz do Brunszwiku, klubu, który ma historię, który ma kibiców, gdzie ta trzecia liga jest ligą zawodową, strzelasz kilkanaście bramek, jesteś tam gwiazdą, jak wiele razy gdzieś przesiadając się na Ligę Mistrzów na lotniskach w Niemczech, to otwierałem gazety i wszędzie król Martin Kobylański, król Brunszwiku. W tej chwili będziesz chciał to potwierdzić w drugiej lidze, którą zdecydowanie wyżej oceniam od polskiej ligi. Co się wydarzyło? Czy ty masz w ogóle swoje przemyślenia dotyczące tej sytuacji i tej krótkiej przygody z polskim futbolem ligowym? No na pewno każdy widział, ile meczy tam rozegrałem, ile minut miałem na boisku, więc no ten rok był dla mnie bardzo ciężkim pod wszystkim względem. Nie to, że mentalnym, ale w ogóle na boisku, że nie mogłem pokazać, dlaczego do Lechii przyszedłem i dlatego no wiadomo, no zawsze się człowiek i ja w tym wypadku zastanawiam, jakie decyzje, czy były decyzje dobrze albo źle podjęte. I tak krótko na temat, bo no Lechii próbuje zapomnieć i myślę, że dobrze to mi się zrobiło, że po prostu wróciłem do Niemiec, gdzie mam tutaj wszystkich znajomych, gdzie znam ligę pierwszą, drugą i trzecią i mogę się tutaj odbudować i wrócić na właściwe tory. I no do króla Braunschweigu no to chyba jeszcze troszeczkę brakuje, ale myślę, że wszyscy, cała ekipa jest na dobrej drodze, by też w drugiej lidze mieć no szansę, żeby grać o utrzymanie i z roku na rok może zobaczymy, co się uda zrobić. Martin, słuchaj, tylko ja cię specjalnie chciałem podpompować, bo następne pytanie chciałem zadać dotyczące taty. Czy tata, nie wiem, przyszedł z pompką do ciebie po tych trzech bramkach, czy wręcz przeciwnie, stara się tonować? Nie, myślę, że tata jest bardzo też krytyczny na mój temat, że jak strzelił na trzy bramki, to też mi dwie, trzy rzeczy wypowiedział, co muszę poprawić, więc to jest, myślę, taka dobra rzecz, gdzie wiadomo, no trzeba się cieszyć z tego meczu, ale nie wszystko też było dobre, bo mówię, karnego nie strzeliłem, w dobitce może tak, ale to może trzeba na karnych poćwiczyć teraz troszeczkę i zostać po treningu, więc tata zawsze z nim po meczu rozmawiam, zawsze mi mówi, co dobrze, co źle zrobiłem i w piątek no krótko rozmawialiśmy, bo jednak miałem jeszcze parę terminów, mecz był o 20:45, więc około północy wróciłem dopiero do domu, więc był krótko i na temat z tatą sobie porozmawiałem, co i jak. Martin, to jeszcze powiedz na koniec, od kogo dostałeś najdziwniejszy, najbardziej zaskakujący telefon czy SMS-a po tym spotkaniu, bo podejrzewam, że parę było. Było bardzo dużo, dużo byłem na telefonie. No muszę powiedzieć, że naprawdę, no wiadomo, Piotrek Zieliński, z nim mam dobry kontakt, ale myślę, że Lukasz Podolski, on mi napisał i
gratulacje i z nim jestem teraz w kontakcie, więc no nie spodziewałem się, że on mi napisze, że fajnie z nim rozmawiałem, więc może to jest taki fajny znak, że ten mecz chociaż troszeczkę poszedł w świat albo w Niemcy. A Krzysiek Piątek gratulował? A. Z Krzyśkiem rozmawiałem, ale no, gratulować może nie. Tylko chwilę o meczu rozmawialiśmy i tyle. Szkoda, że nie zagrał, bo chętnie bym się z nim spotkał, ale mówię, no ta kwarantanna wyszło jak wyszło. Martin, bardzo ci dziękujemy. Obejrzyj sobie, naprawdę zachęcam cię, żebyś sobie zobaczył gola z meczu Dijon-Brest. Dijon pisze się tak jak ta musztarda. To tyle, żebyś wiedział. Naprawdę warto to obejrzeć. Martin Kobylański, który dodam jeszcze tylko państwu. Dziękujemy ci, Martin. Dziękuję bardzo. Dzięki. Który dodam tylko, że był kapitanem w meczu Eintrachtu Brunswick przeciwko Hercie Berlin. Poprzedni sezon skończył z całkiem sympatycznym bilansem 18 goli i 9 asyst. Nie, no mówię ci, ja przysięgam się, to nie, że sobie wymyśliłem tę historię, tylko co gdzieś tam lądowałem, otwieram gazetę, trzecia liga, bo to wiesz, Niemcy żyją tymi wszystkimi ligami. Tak. Cała strona, wielkie zdjęcie i opisy Martina Kobylańskiego, no to też pokazuje, że trzeba trafić na właściwe miejsce, na właściwego trenera, we właściwym czasie. On zawsze był chłopakiem utalentowanym, natomiast no, potem pamiętamy, no, zderzył się gdzieś z tą rzeczywistością Lech i Gdańsk i dzisiaj fajnie, że w tych Niemczech mu idzie. Będę go obserwował w drugiej Bundeslidze co tydzień, zobaczymy na kogo trafią w kolejnej rundzie Pucharu Niemiec. Natomiast fajnie, że też chłopak sam mówi o karnym, bo zobaczcie, wydaje mi się, że na przykład takie 10 bramek Martina Kobylańskiego w drugiej Bundeslidze, no to, no bo to jest realne dla faceta, który strzelił 18 w trzeciej, to znowu może być przepustka, żeby iść wyżej. I ważne, żeby te karne strzelał. No bo jak się pomyli jeszcze za dwa razy, no to się zmieni tak wykonawca rzutu karnego i tym samym ograniczysz swoje szanse na jakieś osiągnięcie snajperskie. Jeszcze kilka pytań od naszych widzów. Pokazałem ci bramkę i co? Kosmos. Mówiłem ci, skręcił biodra. FIFA 22. Nieprawdopodobne, jak FIFA 22. Tymczasem kolejne... Spróbujemy to zrobić. Spróbujemy. No. Ale 112 od razu. Słuchaj, na materacu. Materac jest potrzebny. I ratownik medyczny. I to jak ten po skoku z otyczce. Słuchajcie, jeszcze kilka pytań, niech ja tutaj znajdę. Pasterniak pyta, jak oceniacie szansę Pucharowiczu w środa czwartek, bo to się zbliża. Olo? No Lech wystartował tak, jak wystartował, ale ja... Ale dobrze się ich ogląda cały czas. No ale tak zawsze mówiłem, w piłce nożnej styl jest dla mnie bardzo ważny, no ale też muszą być wyniki, tu musimy się zgodzić. Ale ja jestem właśnie najbardziej ciekawy meczu Lecha, bo gdzieś tam wiążę z nimi największe nadzieje, bo mówię, miałem wrażenie, że oni cały poprzedni sezon jakby tak się... Są w stanie najwięcej zaproponować z naszych zespołów w Europie, czyli nie tylko ta destrukcja, nie tylko gdzieś ustawianie się z tyłu. To ile na trzy? Ile na trzy awansuje? Ile na trzy? Trzy na trzy. Ja myślę, że trzy. Ja też myślę, że trzy na trzy. Ja wierzę. Ja myślę, że dwa na trzy, natomiast wiesz co, chcę się odnieść jeszcze do Lecha, bo to może być najfajniejszy mecz do oglądania. Ponieważ Hammarby też jest drużyną, która stawia na ofensywę, strzela bardzo dużo bramek, kreuje sytuacje, bardzo dobrze grają z kontry, natomiast też bardzo dużo tracą. A jak stały fragmenty oni? To jest istotne pytanie w kontekście Lecha. Bo Lech ma z tym kłopot. Słuchaj, tracą jedni i drudzy. Mówię ci, Hammarby dużo traci, dużo strzela, Lech dużo traci, dużo strzela, więc no... Lech jeszcze zaknie, więc szykuje nam się 0-0 po bezbarwie. Prawdopodobnie. Może tak być. Matty Walsh pyta, czy jesteście panowie spokojni o przyszłość Arkadiusza Milika? Czy jesteście przekonani, że on wie, czego chce i co robi w kwestii transferu? No po dzisiejszych doniesieniach tak. To już teraz tak. Bo rano jest informacja dotycząca Romy, że jest sprawa poważna. Także jeśli to rzeczywiście... A najgorsze, co by było, gdyby miał trafić do klubu Kokosa i miałby nie odejść. No tak, ale wiesz, no bo to też, szczerze mówiąc, jeszcze miesiąc temu nie wyobrażaliśmy sobie, że Napol go puści za 25. 25 to już jest inna kwota niż... 40. Ale 25 z rok kontraktu został mu, to jest taka kwota, która pokazuje, że Roma jednak tam będzie od początku. No, płatności po 5 sobie podzielili, ale to jest tak super. Ale są nowi właściciele, no muszą coś zmienić w Rzymie. Tam jest nowy właściciel.
jest kapitał i budują nowy zespół. No co, będą się opierać na 34-letnim Dzeko? Nie sądzę. Słuchajcie, jeszcze jest pytanie, są jeszcze pytania, zaczynaliśmy od Ligi Angielskiej, to Ligą Angielską skończymy. Piotr Szwanka pyta, czy Kamil Jóźwiak będzie grał regularnie w Leeds? To ja odpowiem, nie, nie będzie grał regularnie w Leeds, na pewno nie będzie grał regularnie. Jutro podpisuje, tak, z Derby. Z Derby, tak, podpisuje jutro kontrakt. Czy ty masz jakieś przeczucia co do tego? Nie, nie mówimy o Leeds. Dobby. Ja sądzę, że to bardzo dobry kierunek, że zresztą Mateusz Klich pokazał, że warto pójść troszkę niżej, żeby potem wskoczyć. Wiemy, że Derby jednak cały czas tam półka z ambicjami i ci młodzi piłkarze, którzy tam byli i za Lampardem poszli, więc to śmiało, trzeba tam iść, trzeba próbować, bo to nie będzie spadku formy, tylko dalej będzie walka na pewno albo o te dwa pierwsze miejsca, albo może o tę czwórkę, która potem mieli się w playoffach, idą na całość, żeby awansować do elity, więc ja myślę, że to jest dobry moment dla niego, dobry kierunek, super. Wiecie co, no, nawet te dwa mecze też ostatnie w reprezentacji pokazały, że on ma predyspozycje fizyczne na championship. Tak, bo tam praca, robota, cały czas praca przód, tył i cały czas się nie wyłączamy, tylko pracujemy i to Jóźwiak pokazał, że potrafi. A jeszcze bym powiedział o jednym transferze, takim niezauważonym może, ale Michał Helik, który też wylądował w Championship i jakby te pieniądze, które Krakowia zarobiła, to też uważam, że całkiem, bo jemu zostało kilka miesięcy kontraktu, więc jeszcze i Krakowia zarobiła, a Michał odszedł, nie było łatwo, tam Krakowia starała się go zatrzymać, natomiast też jestem ciekawy Michała w Championship i jeszcze o jednym powiem. Myślę sobie, że będzie miał tam trudniej niż Jóźwiak, jak patrzę. Myślę, że tak, ale przynajmniej spróbował. No, ile nam Polaków zostało w Krakowie? No jest Pestka i jest Wdowiak, nie? Słuchaj, ponad 40 zawodników na kontrakcie. Niemczycki. No, tak w ogóle. Ale jeszcze wam powiem, Paweł Bochniewicz, też wczoraj go złapałem na lotnisku, leciał do Polski, dwa treningi z zespołem, jeden już były stałe fragmenty gry, no i jak widać się opłaciło, bo Paweł w debiucie strzela gola i pytałem też go o wrażenia, on mówi, słuchaj, tu wszyscy chcą piłkę, nie? Tu wszyscy chcą, tu nikt się nie chowa, ta piłka nie lata w ogóle i wszyscy w zasadzie zgłaszają się po piłkę i do rozegrania, nawet niechętnie ją oddają, więc takie jego pierwsze wrażenia po debiucie w Holandii. Głową po stałym fragmencie. Plus mówi jeszcze pojedynki, to nikt się nie zatrzymuje jak u nas, że do tyłu, tylko wchodzą śmiało. No tak, bo to taka jest liga, gdzie jest dużo młodych chłopaków i tam jest tam zachęcają do gry. On się nazywa 24 lata już podstarzały dla tej. W tym zespole, w RNW. Tak. No, taka podstarzały 24-latek. I coś jeszcze, coś dodawałeś, czy nie? Nie. Fryzja, piękne miejsce do życia. Co takiego? Fryzja? Fryzja. Naprawdę? Tak, byłeś? Pewnie tam nie, ale wierzę, że ty byłeś. Byłeś wszędzie. Wszędzie nie, ale we Fryzji. Słuchaj, na koniec jeszcze pytanie od Marka. Ostatnie pytanie w dzisiejszej misji futbol. Ile w Bicku ma Mateusz Borek? Nie mierzyłem dawno. Nie mierzyłem, ale wiesz, no nie. Bo to dzisiaj tyle o fizyczności było, mówię o podciąganiu się na drążku. Tyle, nie, ja już się poprawiłem, jeżeli chodzi o podciąganie na drążku, żeby nie było, że na tych pięciu zostałem. Idę dzisiaj po przerzutach żelastwo, zbierze. Trzy tony od razu. Mateusz Borek, kanał sportowy, Łukasz Łukowicz, przegląd sportowy. I Marcin Rosłoń, kanał Plus Sport. Dziękuję bardzo. Jaki mecz do skomentowania najbliższy weekend? Brighton and Hove Albion dziś wieczorem. Jeszcze dzisiaj tak, komentujesz wieczorem. Chelsea, no zobaczymy. Właśnie, co się wydarzy, jeśli chodzi o te transfery. O te Havertz i tak. Świetna drużyna Brighton dzisiaj, tak? Brighton. Tak, a posłuchajcie, już wiadomo, ilu dzisiaj ale oni super grają, naprawdę. Tak, oczywiście ja i Lallana, Weltman, poza tym niezłe transfery, więc czyli warto. Brighton, tak, warto, bo Brighton taki czy jest zespół... przewidywany Havertz do składu? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast rzeczywiście te zmiany w Chelsea, zobaczymy jak postąpi Lampard. Czy od razu wszyscy na ura, którzy są pod parą do wyjściowego składu. Czy nowych gwiazd. To niewątpliwie tak. Natomiast Lampard też tam pewnie swoje jakieś zasady ma i zobaczymy, czy będzie ustawiał, czy wszyscy są w takim trybie i akurat w takiej formie. Rynek transferowy i generalnie rynek transferowy się, ale to jeszcze zdążymy sobie o tym powiedzieć, mamy kilka tygodni się kurczy bardzo, ale nie dotyczy to Chelsea. Ostatnio oglądałem jakąś rozmowę instagramową między Frankiem Lampardem a Eddie Hearnem, także też Lampard lubi boks. O, widzisz. No. Niech lepiej piłkarze nie wchodzą na teren, którego za bardzo nie znają, czego najlepszym dowodem Piqué, który zepsuł rozgrywki tenisowego Pucharu Davisa. Ale to
To inna sprawa. Raz jeszcze, już wam podziękowałem. Już wam, także to maczka twój typ na finał US Open? Ale już, już skończył się turniej wczoraj. Ale nie, no jak twój typ na ten mój finał. Typ, no ja stawiałem łatwe 3-0 dla Tima, skończyło się w 500 dla Tima, ale mecz był z gatunku takich, ojej. A już się wydawało, że się skończy inaczej. Kabaret skeczów męczących, naprawdę. Dopiero, no. Tylko piąty set był taki do oglądania. Ale ciekawa sytuacja, bo był tiebreak piątego seta, w tiebreaku 6-6 i obaj tenisiści byli od dwie piłki od wygrania. Od wygrania meczu, ale lepszy wygrał, finalnie lepszy zawodnik wygrał. Dziękujemy bardzo, do tenisa też na pewno będziemy wracali na naszej antenie, bo jakiś hate park się jeszcze zdarza. Dziękujemy, oglądajcie nas przez cały tydzień jeszcze i dzisiaj. Ramówka jest już do znalezienia. Czy możemy jeszcze pokazać ramówkę? Chłopaki, tak na szybko. Nie mamy ramówki pod palcem, ale ona się szybko pokaże w naszych mediach społecznościowych, także tam jej szukajcie. Dziękujemy, dobrego tygodnia, cześć.